Coraz więcej polskich miast decyduje się na uregulowanie poprzez uchwały krajobrazowe kwestii umieszczania reklam i szyldów sklepowych. Teraz do tego grona dołączył Chrzanów. Jest jednym z pierwszych miast w Małopolsce z taką uchwałą. Dwukrotnie wykładano ją do konsultacji i uwag było sporo, ale dzięki temu udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie. Uchwała jest, czy też była szeroko konsultowana przez te półtorej roku prac nad nią. Mieliśmy otwarte spotkania z przedsiębiorcami, z mieszkańcami, którzy wnosili do niej swoje uwagi. Wiele z tych uwag w trakcie prac było przyjmowanych przez nas. Wydaje się, że ostateczna treść dokumentu jest takim dobrym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami różnych stron w tym zakresie. Uchwała pozwala nam uporządkować przestrzeń publiczną w naszym mieście, ograniczyć taką intensywną, czasami nachalną, chaotyczną reklamę, która znajduje się w niektórych częściach naszego miasta. Baner na banerze, billboard na billboardzie, w zupełnie nieuporządkowany sposób, bombardując nasze zmysły przy naszych ulicach, czy też w centrum miasta. Zapisy tego dokumentu dadzą gminie narzędzie także do uregulowania reklam mobilnych na samochodach czy na czepach. Uchwała daje nam też konkretne narzędzie do wreszcie rozwiązania problemu różnego rodzaju przyczep reklamowych, które zajmują miejsca parkingowe w centrum naszego miasta, czy innych reklam, które dzisiaj nas denerwują, bo widać, że po prostu ktoś nadużywa tej przestrzeni publicznej do promocji swoich towarów czy usług w sposób, który nie jest akceptowany przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Zdaniem architekta pracującego nad chrzanowskim dokumentem, ale także autora kilku innych podobnych regulacji, zapisy chrzanowskiej uchwały krajobrazowej są korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W momencie, w którym mamy sytuację taką, że jest obok siebie bardzo dużo reklam, to bardzo trudno jest tak naprawdę nawet odczytać treść tych reklam. Ja mówię, że jedna informacja kanibalizuje drugą, w związku z czym to informowanie jest utrudnione. Równocześnie wpływa to na obniżenie jakości życia mieszkańców, którzy muszą się borykać z przebodźcowaniem w przestrzeni publicznej. Uchwała zawiera kilka głównych wytycznych, między innymi dzieli miasto na strefy, gdzie pewne regulacje są bardziej lub mniej ostre. Mamy w tym dokumencie kilka podstawowych filarów, mówił podczas sesji Bartosz Poniatowski. Jeden to jest wydzielenie obszaru centrum, w którym znajdujemy zarówno najważniejsze osiedle, jak i śródmieście, gdzie te postanowienia są na troszeczkę wyższym poziomie, jeżeli chodzi o oczekiwania względem jakości przestrzeni, ale cała gmina Chrzanów jest objęta tym dokumentem. Kolejne dwa filary to jest katalog tablic i urządzeń reklamowych, będących szyldem i niebędących szyldem. To znajduje też odzwierciedlenie w strukturze dokumentu. Jak Państwo widzicie, jest kilkanaście możliwych typów reklam do zastosowania. W związku z czym nie ma mowy o żadnych pełnych zakazach, nie ma mowy o czymś takim, że ktoś nie może poinformować o swojej działalności. Chodzi wszystko tylko o to, żeby to było robione w odpowiednim stosunku do przestrzeni, w której się znajdują te nośniki. Na dostosowanie się do zapisów tego dokumentu przedsiębiorcy z gminy Chrzanów mają półtora roku.